Patryk Małecki, już tak na spokojnie, emocje po meczu z Wisłą Kraków opadły i teraz już tak szczerze, był to trochę inny mecz niż wszystkie, czy traktowałeś to normalnie? Nie, podchodziłem do tego meczu bardzo spokojnie. Już wiele razy wspominałem, że grając pierwszy raz przeciwko Wiśle w barwach Pogoni, no to serce na pewno drżało mocniej. Tutaj podeszłem spokojnie, na spokoju. Być może też już z wiekiem podchodzę do pewnych spraw troszkę inaczej, ale przed meczem może gdzieś tam jeszcze, wiadomo, tyle lat spędziłem w Wiśle. Jak spotkałem, nie wiem, tam Kmicika, trenera czy Radka Soboleckiego, to na pewno serce troszkę bardziej zabiło, ale już wchodząc na boisko, tak jak powiedziałem, nie było sentymentów i skupiłem się tylko wyłącznie na meczu. Co miłe dla Ciebie na pewno, no kibice pamiętali, mówię o kibicach Wisły Kraków, bardzo miło Ciebie, można powiedzieć, przyjęli, wiadomo, oni byli w gościach, ale dali wyraz temu, że cały czas pamiętają o Tobie i że cały czas Cię szanują. No, szczerze to byłem bardzo zaskoczony, że tak kibice Wisły zachowali się, tak mnie wspierali. 5 lat temu odszedłem z Wisły, można powiedzieć. Wiem też, że gdzieś tam wielu kibiców ma mi za złe za to, że odszedłem, ale tak naprawdę nie wiedzą dlaczego odszedłem, ale nie chciałbym zagłębiać się w to. Ale też chciałbym bardzo podziękować kibicom tutaj naszym Stali Rzeszów za kapitalną atmosferę, za doping przez 90 minut. No i też za wsparcie, jakie mnie obdarzyli po meczu, bo też śpiewali i skandowali moje imię, nazwisko. Także cieszę się ogromnie z tego i cieszę się bardziej też ze zwycięstwa, bo to było bardzo ważne. Dokładnie. 3 punkty z Wisłą Kraków smakują na pewno wyśmienicie. Zaskoczył Ciebie troszkę fakt, jak Wisła zagrała, czy to po prostu Stal Rzeszów na tak mało pozwoliła Wiśle Kraków? No, ja myślę, że to my zagraliśmy bardzo dobre spotkanie. Wiadomo, nie ostrzegliśmy się kilku tam błędów, w których być może powinniśmy zachować się lepiej, ale myślę, że od pierwszej do 90 minuty to my dyktowaliśmy warunki gry, to my więcej stworzyliśmy sytuacji. No i cieszę się, że o jedną bramkę byliśmy lepsi od Wisły. Ta akcja na 1-1 był taki kociokwik w głowie, czy zagrywać w lewo do Andrei, czy w prawo do Damiana Michalika, bo szliście we trzech. Tu nie będę zdradzał tajemnic przed następnym meczem, bo inne drużyny czy inni trenerzy analizują nasze grę, także nie odpowiem na to pytanie, ale fajnie, że miałem dwie opcje i mogłem zagrać do Andrei i mogłem zagrać też do Damiana Michalika. Nieważne do kogo zagrałem, ważne, że była bramka, bo dodała nam to bramkę na 1-1 i, no i ruszyliśmy potem z kopyta, można powiedzieć. Mówisz o następnych przeciwnikach, no już w czwartek spotkanie z Sandecją Nowy Sącz, wyjazdowe, ale trochę i dla Sandecji wyjazdowe, bo mecz będzie w Niepołomicach, można powiedzieć, że na neutralnym terenie się spotkacie, nie macie dobrych wspomnień z tych Niepołomic, chyba chcielibyście sobie tak właśnie poprawić ten nastrój, mając w pamięci tamten mecz z Puszczą, oczywiście tu będzie rywal inny. I ta przerwa reprezentacyjna, czyli na nią udać się w takich naprawdę kapitalnych nastrojach. Byłoby fajnie wygrać, zdobyć 3 punkty, aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że Sandecja przegrała wczoraj 5-2. Za 4 dni ma kolejny mecz, czyli z nami i jestem w 100% pewny, że wyjdą i będą walczyć o zwycięstwo, dlatego my musimy być przede wszystkim zdeterminowani, agresywni na boisku, ale też jakby pewni siebie, bo potrafimy grać w piłkę, potrafimy strzelać bramki, potrafimy kreować sytuacje, no ale te mecze wyjazdowe nie wyglądają tak, jakbyśmy tego sobie życzyli. Dlatego wierzę głęboko w to, jeśli będziemy skoncentrowani jako cała drużyna, jako cały zespół, jesteśmy w stanie zdobyć tam punkty i w takim nastawieniu też pojedziemy. A jak grającej z Sandecji się spodziewasz, że trzeba będzie raczej zdobywać, pokonywać zasieki? No ja myślę, że jest to drużyna agresywna, fizyczna. Straciła 5 bramek we wczorajszym meczu z Puszczą Niepołomice, ale tak jak powiedziałem, to już jest historia. Na nas wyjdą pewnie bardzo skoncentrowani. No myślę, że będziemy musieli napierniczać się na boisku i walczyć od pierwszej do 90 minuty, no bo po prostu Sandecja ma taki styl gry i graliśmy z nimi sparing, wiemy, że to jest niezły zespół, ma też jakościowych zawodników, także spodziewamy się trudnego meczu. Dziękuję bardzo. Dzięki.